Krótko przystrzyżone trawniki czy bujne, kwieciste łąki. Wiele wskazuje na to, że ta druga opcja będzie coraz częstszym widokiem w naszym mieście. Najbardziej cieszą się z tego pszczelarze, których owady zyskają więcej miejsc do zbierania pyłków. Pierwsze zmiany już widać przy Alei de Gaulle'a. W miejscu, gdzie dawniej rosła krótko przystrzyżona trawa, pojawiły się maki i inne kolorowe kwiaty. Skąd ta zmiana? W naszym środowisku wałbrzyskim pojawiło się wiele różnych inicjatyw czy pomagania pszczołom, żeby się rozwijały, przetrwały, ale również stworzenia warunków, aby one miały gdzie się rozwijać. No i teraz pojawiła się inicjatywa takich kwietnych łąk wzdłuż dużych dróg. Pierwszą taką, zobaczymy jak się to sprawdzi, próbujemy stworzyć, wypielęgnować, ochronić na ulicy de Gaulle'a. Chcemy kontynuować korytarz ekologiczny dla owadów, aby owady mogły z dużych połaci zieleni przelatywać w miejsca i mogły po prostu mieć schronienie i zapylać. Połączenie Alei Podwale z de Gaulle'a, myślę, że dalej z Uczniowską, ulicą Świdnicką. Połączymy park na Rusi Nowej, dalej ulica Sikorskiego. Tam mamy takie duże zjazdy, na których będą pięknie wyglądały te łąki i to będzie siedlisko owadów, gdzie będzie połączenie to automatycznie z parkiem Sobieskiego. Oprócz raju dla owadów, łąki będą miały też sporo zalet, nie tylko estetycznych dla mieszkających w mieście ludzi. Myślę, że łąki kwiatne eliminują przede wszystkim też hałas, tak, zanieczyszczenie. Są również estetyczne dla oka, także utrzymują też retencję. Także wszystkie tereny, które są bardzo suche, będą zatrzymywały wodę. Zmieni się przez to estetyka miasta. Wprawdzie prezydent Wałbrzycha Roman Szałemej jest zwolennikiem krótko przystrzyżonej trawy, ale tym razem opowiedział się po stronie kwiatów. Część osób, w jakim sensie ja do nich również się zaliczam, bardzo docenia jakby regularność trawników. Tego rodzaju nieregularność w jakimś sensie powoduje taki, powiedziałbym, estetyczny dysonans. Natomiast są ludzie, do których zalicza się właśnie pan ogrodnik, tudzież środowiska bliskie mi bardzo, oczywiście ekologiczne, pszczelarzy, którzy odwrotnie właśnie szanują naturalność łąki. Fakt powstania kwietnych łąk doceniają przede wszystkim środowiska pszczelarzy, które od dawna apelują, by stwarzać tym owadom dogodne warunki, ponieważ bez nich załamie się cały ekosystem, a do tego nie możemy dopuścić. Nie należy też obawiać się miodu stworzonego z roślin rosnących przy drogach. Miód można zrobić ze wszystkiego, pod warunkiem, że się jest pszczołą. Także i tak jak pan prezydent też powiedział, pszczoła nie zrobi miodu skażonego, a więc on będzie zawsze czysty, ekologiczny, jak najbardziej jadalny. Na kwietnych łąkach rosnąć będą m.in. maki, bazylia pospolita, bławatki, goździki, różne odmiany lnu czy nagietki. Zdaniem ogrodnika selekcja roślin polegała na dobraniu takich gatunków, które przysłużą się pszczelarzom i jednocześnie nie będą sprzyjać namnażaniu się komarów.